Tom 112 Leśna Samotnia, rozdział 5. Dopiero świtało, gdy obudziły mnie wrzaski kota. Pomyślałem, że pewnie chcę wyjść na dwór. Niechętnie wygramoliłem się z posłania i zapaliłem światło. Nie miałem racji, Bigos wcale nie prowadził mnie do drzwi. Stał w kuchni i łapą trącał swoją miseczkę, która. Nie chciałem wierzyć własnym oczom. Była pusta, a przecież wczoraj po południu napełniłem ją karmą kupioną w suwałkach. Tak samo pusta była miska dropsa, chociaż ten zachowywał się spokojnie i nie okazywał zniecierpliwienia. Zwierzaki zakończyły tygodniową głodówkę i czekały na śniadanie. Dosypałem jednemu i drugiemu trochę karmy, nie przesadzałem, bo pamiętałem o przestrogach lekarki żeby na początku nie przedobrzyć z jedzeniem. Po chwili w kuchni rozległo się głośne chrupanie i mlaskanie. Jeden problem miałem z głowy. Już chyba nie musiałem martwić się o zdrowie czworonogów. Witaminowo-kroplówkowa kuracja okazała się nad podziw skuteczna. Pora była wczesna, więc zastanawiałem się czy nie pozwolić sobie jeszcze na godzinę lub dwie leniuchowania? Bo kolejny raz czułem się niewyspany. Wszystko przez system alarmowy gubernatora, który obudził mnie w środku nocy. Zerwałem się na równe nogi i wybiegłem na próg. Miałem wrażenie, że za płotem posesji widzę jakiś cień, który chwilę potem zniknął za drzewami. Później długo nie mogłem usnąć przewracałem się z boku na bok i biłem się z myślami na pewno nie uległem złudzeniu więc kto i w jakim celu znów krążył w ciemnościach koło leśnej samotni w przypadki przestałem wierzyć bo zbyt wiele było ich w ostatnich dniach a może zastanawiałem się grozi mi jakieś niebezpieczeństwo i należałoby zachować większą ostrożność trzeba też sprawdzić czy intruz nie zostawił śladów ale muszę poczekać Aż na dworze rozwidni się na dobre. Leniuchowania nie będzie. Oznajmiłem kotu i psu, którzy pracowicie wylizywali swoje miseczki. Umyłem się w zimnej wodzie. Ogoliłem się bez przesadnej staranności, bo do pracy ani na bali się nie wybierałem. I usiadłem do śniadania, jedząc. Dokończyłem lekturę kupionych wczoraj gazet. Zrobiłem to dość pobieżnie, bo żadna informacja na dłużej nie przykuła mojej uwagi. Zaczynał się dzień, śladu nie pozostało po wczorajszej mrzawce i nawet jakiś pojedynczy promień słońca nieśmiało próbował przebić się przez szaroburą plątaninę chmur. Wyszedłem na podwórze i z przyjemnością nabrałem w płuca rześkiego, październikowego powietrza, niczym pies tropiący, nisko pochylony do ziemi. Kilkakrotnie obszedłem teren wokół bramy. Tylko w jednym miejscu dostrzegłem coś, co wyglądało na ślad Buta. Niestety, odcisk był niewyraźny i zamazany. Nie nadawał się do identyfikacji. Równie dobrze sam mogłem go zostawić. Intruks musiał być ostrożny, albo spłoszyłem go za wcześnie i nie zdążył wdepnąć w zabłoconą ziemię. Oznaczało to jednak, że swego celu, jakikolwiek on był. Też nie zdołał osiągnąć i prawdopodobnie wróci w przyszłości. Już ja go wtedy dopadnę. Skończy się zabawa w duchy. Przyrzekłem sobie. Czekała mnie wizyta u Miszkielowej, której obiecałem napisać podanie do sądu. Zamknąłem na klucz drzwi od chałupy. Samochodu nie brałem, bo doszedłem do wniosku. Że kilometrowy spacer dobrze mi zrobi. Wkrótce stałem przed niedużym drewnianym domkiem, którego ściany były porośnięte dzikim winem. Uwiązany na długim łańcuchu Czarny Brytanu jadał groźnie i bronił wstępu na podwórze. Musiałem poczekać, aż na ganku pojawi się podparta laską staruszka do budy, Azor. Nie szczekaj po próżnicy, krzyknęła na psa. Jej twarz rozpromieniła się na mój widok. Dotrzymał słowa i przyszedł. Tak się cieszę. Zapraszam do środka. Pies nic nie zrobi, on tylko udaje groźnego. Wszedłem do skromnie umeblowanego, ale liśniącego czystością domu. Pod kuchenną płytą wesoło buzował płomień. W garnku bulgotała jakaś zupa. Barszcz gotuje, wyjaśniła mi szkielowa. Niedługo powinien dojść. To razem zjemy. Dziękuję. Jestem po śniadaniu. Takie tam pewnie i śniadanie, skrzywiła się. Coś pożywnego nie zaszkodzi. Sam zobaczy, jaki smaczny barszcz ja gotuję, wszystkie warzywa z własnego ogródka. Nie to samo, co sklepowe. Barszcz pachniał przyjemnie. Jego aromat łaskotał w nosie, lecz nie myślałem teraz o jedzeniu. Przynajmniej przez pół godziny grzebałem w szufladach staroświeckiej komody i przeglądałem nagromadzone latami szpargały. Czego tu nie było? Stare zeszyty, pożółkłe rachunki, zaświadczenia o szczepieniu psa. Nie było tylko potrzebnego mi odpisu wyroku skazującego Mieczysława Miszkiela za jazdę popijanemu na rowerze. Otworzyłem ostatnią szufladę. Niestety. Powiedziałem, chyba będzie pani musiała pojechać do sądu i wziąć odpis. Zmartwiła się, pewnie trzeba będzie za to zapłacić. Te sędzie i prokuratory tylko pieniądze umieją z ludzi zdzierać. Tak, chyba trzeba będzie zapłacić. A nie wie, wiele to kosztuje? Nie wiem, ale chyba nie tak dużo. Trudno, pojadę i wezmę. Nie pożałuję grosza, bo synka trzeba z kryminału czym prędzej wyciągnąć. Dobrze gada, na odczepnego żeby nie denerwować kobiety pokiwałem głową i wtedy trafiłem na potrzebny dokument z urzędowymi pieczęciami mam znalazłem ucieszyłem się nigdzie nie musi pani jechać oj to dobrze odetchnęła z ulgą natychmiast jednak zapytała kiedy napiszę podanie odpowiedziałem że postaram się zrobić to jeszcze dzisiaj więc jutro będzie mogła wysłać je do sądu to teraz zjemy barszczu Zadecydowała, nie zdążyłem zaprotestować, a już nalewała gęstą, krwisto czerwoną zupę do szklanych misek, dodawała śmietany, mieszała, z chlebem będzie jadł czy bez chleba, bo niektórzy śmieją się, że tylko bolszewiki kartofle jedzą z chlebem. Nie tylko bolszewicy, ja też zjem z chlebem. Odparłem, mówiłem, że nie jestem głodny. Ale nawet nie obejrzałem się, a miska była pusta. Dawno nie jadłem tak pysznego barszczu, pochwaliłem gospodyni ku wyraźnemu jej zadowoleniu. Zauważyłem, że aż pokraśniała na twarzy. To może dokładkę zaproponowała nie, nawet jednej łyżki. Zaraz chyba pęknę z przejedzenia. To może chociaż kawy się napiję? wybrałem herbatę i po paru minutach stała przede mną szklanka z parującym napojem Miszkielowa dopytywała się o dropsa i bigosa. Powiedziałem jej o wczorajszej wizycie w Suwalskiej lecznicy. I co, wyzdrowieją! Dociekała. Całe szczęście, że ja ze swoim Azorem nie mam kłopotów. U nieludzkiego doktora był tylko na szczepieniach od wścieklizny. Nie zrozumiałem. A ona zauważyła moje zdziwienie. Ludzki doktor leczy ludzi, wyjaśniła z pobłażliwością. Weterynarz to nie ludzki doktor, bo jest to zwierząt nie wiedział. Nie wiedziałem, ale teraz już będę wiedział. I tak gawędziliśmy o wszystkim i o niczym. Byłem najedzony i rozleniwiony. Naprawdę nie miałem ochoty wstawać za stołu. Staruszce przypomniał się duch Gajowego. Z niedzieli na poniedziałek, mówiła z przejęciem. Taki jeden z sąsiedniej wioski znów widział światło w wilczej barci. Ludzie gadają, że coś w tym musi być i chcą iść do księdza, żeby jeszcze raz wyświęcił to miejsce. Ku wyraźnemu, widocznemu na twarzy, rozczarowaniu kobiety nie podjąłem tego tematu, a ja detektywa jeszcze czymś ugoszczę, zobaczyła. Że skończyłem herbatę. Muszę tylko pójść do komórki. Nie posłuchała moich protestów. Wróciła z litrową butlą zamkniętą na aluminiowy kapsel. Odkręciła go i nalała do szklanek jasnoczerwonego napoju. Winko domowej roboty z winogron. Sama robiłam w zeszłym roku. Niech tylko pokosztuje. Przecież mnie częstował nalewką gubernatora. To i ja nie mogę być gorsza. Próbowałem przekonać staruszkę. Że nie jestem amatorem wina, nawet takiego domowej roboty, bez rezultatu, więc w końcu uległem namowom, sięgnąłem po szklankę i pociągnąłem solidny łyk. Wino miało przyjemny zapach, trochę cierpkawy smak a przez rok zdążyło nabrać odpowiedniej mocy smakuje? zapytała Miszkielowa. pokiwałem głową, to dobrze miałam nastawiony cały galon ale uchowało się tylko parę buteleczek przychodzili do mojego mietka pampuch z siejakiem i wszystko wyżłopali, chyba nawet nie wie Jakie to straszne moczy mordy. Nagle urwała i popatrzyła na mnie badawczo. Pewnie nie powinnam tak gadać. Słyszałam, że kłusownicy to teraz koledzy detektywa. Nawet stypę po gubernatorze razem zrobili. Od kogo pani słyszała? Zainteresowałem się... Chociaż bez problemów mogłem przewidzieć odpowiedź. Baśka mówiła w sklepie, wszyscy słyszeli. W duchu skląłem panią Basię za zbyt długi język. Dopiłem resztę wina i pożegnałem się z gościnną gospodynią. Obiecałem, że przyjdę następnego dnia i przyniosę gotowe podanie do sądu. Agencja z siedzibą przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie od paru tygodni miała nowego zastępcy szefa. Jego poprzednik, Nazywany powszechnie bądziusiem, w czym w żadnym wypadku nie kryło się uznanie, musiał w trybie awaryjnym opuścić wygodny gabinet, w którym spędził zaledwie kilka miesięcy. Jak mówiono, zgubiły go wrodzona gadatliwość i upodobanie do występów przed telewizyjnymi kamerami. Powinęła się mu noga, gdy powiedział o kilka zdań za dużo, i do mediów przeciekły informacje oznaczone klauzulą tajne specjalnego znaczenia. Poza totumfackimi nikt nie ronił łez po Boniusiu 30 parolatek w nienagannie wyprasowanym garniturze za 10 tysięcy złotych był powszechnie nielubiany. Wszyscy doskonale wiedzieli, że ciepłą, dobrze płatną posadkę zawdzięczał wyłącznie politycznym koneksjom. W dodatku nie miał zielonego pojęcia o pracy służb specjalnych. Na każdym kroku wykazywał się dyletanctwem co próbował nadrabiać tupetem i arogancją. Nic dziwnego, że na wieść o demisji Bondziusia w pobliskiej knajpie, od niepamiętnych czasów potocznie zwanej pod ubekiem, odbyła się huczna balanga. Nowym zastępcą szefa został podpułkownik Jerzy Krajewski, dotąd kierujący delegaturą w Szczecinie, dla starych wyjadaczy, których nie brakowało w gmachu na Rakowieckiej. Stanowiło to spore zaskoczenie. Spodziewali się kolejnego typka z politycznego przetasowania kart. Tymczasem zjawił się człowiek dobrze, przynajmniej ze słyszenia, znany w środowisku, który przez prawie ćwierć wieku ciężko pracował na swoją pozycję. Major Wilczewski zapukał do drzwi i wszedł, nie czekając na zaproszenie. Melduje się. Panie pułkowniku, powiedział niezbyt energicznym tonem, czuł się już za stary, żeby prężyć się na baczność i trzaskać obcasami. Ciekawie rozejrzał się po pomieszczeniu. Nic się nie zmieniło od czasu, gdy był tu po raz ostatni, ten sam stolik pod ścianą. Ten sam regał z książkami i przytłaczające swoją wielkością biurko z baterią aparatów telefonicznych na blacie. Zmienił się tylko lokator gabinetu. Zamiast eleganckiego, wymuskanego w każdym calu, bądziusia za biurkiem siedział mężczyzna w golfie i jasnobrązowej marynarce ze sztruksu. Prawie całkiem siwe włosy niesfornie opadały mu na czoło. Na widok Wilczewskiego podniósł się z za swojej barykady i z wyciągniętą ręką wyszedł na spotkanie. Witaj! Marek, tylko czemu tak oficjalnie, nie pamiętasz, że jesteśmy na ty? Przypomnij sobie tamto szkolenie w Gdańsku. Szkolili nas głównie w podnoszeniu kieliszków. Potem przez trzy dni nie mogłem dojść do siebie. Pamiętam szkolenie uśmiechnął się Wilczewski. Też nie mogłem się pozbierać, ale to było tak dawno pewnie z dziesięć lat temu i pracowaliśmy wtedy w innej firmie raczej dwanaście lat zastanawiał się Krajewski. I faktycznie obaj pracowaliśmy w CBS, Nic się jednak nie zmieniło. Nadal jesteśmy na ty i nie musimy pić nowego brudershaftu. Jesteś Marek, a ja jestem Jurek. Jeśli chcesz, potraktuj to jako polecenie służbowe. Pierwsze, które ci wydaje. Siadaj przy stoliku, a ja zadzwonię po kawę. Pijesz rozpuszczalną czy z fusami? Przyzwyczaiłem się do fusów. Niech już tak zostanie. W takim razie ja też wypiję z fusami. Krajewski podniósł słuchawkę jednego z telefonów i wydawał dyspozycję sekretarce. Proszę też znaleźć popierniczkę. Znowu sprzątaczka gdzieś wyniosła. Mówiłem, że ma stać na biurku. Major ze zdziwieniem zerknął na zwierzchnika. Ten zauważył jego spojrzenie i lekceważąco machnął ręką. Wiem o zakazie i mam to w nosie. Nie będę z każdym petem latał na podwórko albo do palarni gdzieś w podziemiach. Na stoliku pojawiła się kawa. Odnalazła się popierniczka, a krajewski z kieszeni marynarki wyciągnął paczkę cameli, pstryknął zapalniczką i obaj z charakterystyczną dla nałogowców lubością zaciągnęli się dymem. Co u ciebie słychać? dopytywał się podpułkownik. Chyba dobrze pamiętam, że wtedy w Gdańsku byłeś świeżo po rozwodzie. Ożeniłeś się drugi raz, nie ożeniłem się. Jakoś nie było okazji. Aha! Przecież zapomniałem pogratulować ci awansu. Ja też ciągle jestem do wzięcia, a z awansem nie przesadzaj. Wiesz doskonale, ja też wiem, że to taki chwilowy kopniak w górę. Jeśli wcześniej nie wywalą na zbity pysk, to za pół roku na otarcie łez dadzą awans na pułkownika i odeślą na emeryturę. A ja wcale nie będę żałował, czuję się zmęczony i wypalony. Zajmę się czytaniem książek i łowieniem ryb, nie będę musiał urzerać się z żadnymi kretynami. Też myślę o emeryturze, chyba już od przyszłego roku. Wściekły wilk stępił pazury, zaśmiał się krajewski. Tak przecież nazywali Ciebie w policji, prawda? A jak mnie nazywacie, wymyśliliście już przezwisko, major udawał. Że nie zrozumiał pytania. Jest bądzik. Był bony dziuś. Zwierzchnik dawał do zrozumienia, że już całkiem dobrze poznał tajemnice agencyjnych kuluarów. Na wszelki wypadek pamiętaj, że nie mam i nie chcę mieć nic wspólnego z agentem 007. Musicie wysilić mózgownicę i poszukać bardziej oryginalnego przezwiska. Obaj dopili kawę i zapalili po jeszcze jednym papierosie. Miło się gawędzi. Ale musimy trochę popracować, orzekł podpułkownik. Akta przeczytałem i chcę, żebyśmy razem zastanowili się nad sprawą Prota. Zacznijmy od początku. Skąd taki pseudonim? Używał go, gdy pracował w bezpiece, a konkretnie w PRL-owskim wywiadzie. Jeden z wielu, ale ten podobno lubił najbardziej. Dlaczego przypuszczasz, że przebywa w Polsce i dla czegoś lat miałby prowadzić właśnie na Suwalszczyznę, tam go widziano, ta informacja jest pewna, w połowie sierpnia, w dodatku nie sprawiał wrażenia człowieka, który przyjechał na wczasy, coś go ciągnęło do tego miejsca, czegoś lub kogoś tam szukał, na mój nos albo osiągnął swój cel, albo jest tam dalej. Tylko zaszył się w jakiejś norze. Może ma kogoś do pomocy i nie musi eksponować swojej facjaty. Tak czy inaczej, uważam, że zastosowaliśmy potrzebne środki i nie możemy z nich rezygnować. Krajewski potakująco pokiwał głową, lecz nie omieszkał wyrazić swoich wątpliwości. Jednego nie bierzesz pod uwagę. Czasu. One w tej norze może długo posiedzieć, a my nie możemy czekać w nieskończoność. Musimy złapać prota jak najszybciej. Co odezwali się sojusznicy, odgadł Wilczewski. Niemcy atakują, oni przede wszystkim trudno im się dziwić. Na wiosnę mija 30 lat. Będzie przedawnienie i można na zawsze zapomnieć o procie. Niemcy delikatnie ale sugerują. Że jesteśmy nieudolni i chcą wysłać swego człowieka. Próbujemy wyperswadować ten pomysł, ale nie możemy zabronić, jak się uprą, to zrobią swoje. W dodatku, wprawdzie z niepotwierdzonych źródeł, dowiedzieliśmy się ostatnio, że izraelski Mossad też ma ochotę włączyć się do rozgrywki. Domyślam się, że Francuzi milczą i masz całkowitą rację. Doskonale wiedzą, że narozrabiali i teraz najchętniej sprawę zamietliby pod dywan. Krajewski wziął z biurka skoroszytową teczkę z aktami. W milczeniu wertował ją przez parę minut. Może nie zupełnie rozumiem, ale widzę, że mocno zaintrygowała cię ta leśna chałupa pod gibami. Pewnie zdałeś się na swój wilczy nos. Nie będę teraz wnikał. Oczywiście, założyliście tam podsłuch. Major początkowo zaprzeczył bez przekonania, ale w końcu powiedział: "Nie mieliśmy czasu żeby dostać zgodę od prokuratora. Przełożony parsknął śmiechem. Takie gadki mogłeś wstawiać Bondziusowi. Od kiedy z ciebie taki legalista? Założyliśmy. Już nie zaprzeczał Wilczewski. Niestety, zrobił to jakiś niedouczony amator i urządzenie nie zadziałało. Chcieliśmy wymienić na nowe, ale wcześniej pojawił się ten daniec. W paru zdaniach opowiedział szefowi o historyku i detektywie z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Obaj uznali, że podsłuch jest niezbędny, i zastanawiali się, jak go zainstalować. Przecież nie zrobią tego na oczach obecnego lokatora puszczańskiej samotni. W dodatku major ostrzegał: z pozoru jest to zrujnowana buda, ale ten dom kryje jakieś tajemnice. Gdyby nie było absurdalne to, co teraz powiem, podejrzewałbym, że zainstalowano tam jakiś system alarmowy, w dodatku bardzo precyzyjny. Upłynęło jeszcze trochę czasu zanim Wilczewski wpadł na pomysł, a gdyby tak, gdyby tak wykorzystać Dezertera, podekscytowany sprecyzował swój plan, przełożony miał wątpliwości, przecież wiesz, że deserter, ty wiesz, ja wiem, jeszcze parę osób, inni nie wiedzą, Wilczewski nie dopuszczał go do głosu, teraz tylko kontrolowany przeciek do prasy, do telewizji. Doradnia i zaczynamy akcję. Krajewski dał się przekonać, pomimo zajmowanej obecnie posady nie zatracił dawnego instynktu, który w przeszłości kazał mu podejmować mocno kontrowersyjne działania, już nie musimy składać podań o emeryturę. Podał rękę na pożegnanie. Twój pomysł, moja akceptacja za desertera i za to, co już zrobiliśmy, pogonią nas obu tam, gdzie pieprz rośnie. Mamy to jak w banku, w dodatku w szwajcarskim. System alarmowy nie był jedyną tajemnicą domu gubernatora, znałem również drugą, chyba nawet bardziej istotną i bardziej skrywaną, w pokoju który Jurawiczowi służył za sypialnię. Stał telewizor marki Junost wyprodukowany w latach 70. w Związku Radzieckim. Sprawiał wrażenie równie bezużytecznego gruchota jak kuchenny radioodbiornik. To były tylko pozory. Przekręcenie paru gałek i ustawienie ich w odpowiednim położeniu sprawiało, że niemal bezszelestnie rozsuwała się jedna ze ścian i otworem stawało wejście do rzekomo nieużywanej części domu. Z podwórza straszącej spruchniały balami i oknami zabitymi deskami. Ta przygnębiająca atrapa skutecznie maskowała apartamenty gubernatora, jak sam nazywał tę część leśnej samotni. Nie wiedziałem dlaczego, ale dopiero dzisiaj postanowiłem tam zajrzeć. Telewizor nie zawiódł, i po chwili byłem w apartamentach, na które składały się kuchnia. Jadalnia, dwie sypialnie, łazienka i gabinet służący zarazem jako biblioteka, zwłaszcza ten ostatni robił imponujące wrażenie. Na wszystkich ścianach książki piętrzyły się od podłogi do sufitu, w dodatku panował tu zawsze idealny porządek. Osobno posegregowana była literatura fachowa z dziedziny architektury, nie tylko polska, lecz także angielska, amerykańska, francuska i rosyjska, swoje miejsce miały albumy klasyka, historia i regionalia. Apartamenty z konieczności nie miały okien, bo inaczej nie dałoby się ich ukryć. Zapewne spory dyskomfort sprawiało niezależnie od pory dnia spędzanie czasu przy sztucznym świetle. Kiedyś nawet zapytałem o to gubernatora, roześmiał się, myślisz. Że ja tam przesiaduję tylko wtedy, gdy muszę popracować. Przeważnie wystarcza mi ta kuchnia i pokoik. Pomieszczenia za rozsuwaną ścianą były wyposażone w klimatyzację. Nie zamierzałem jej włączać, chociaż ziąb trochę dawał się we znaki, planowałem zabawić tu możliwie najkrócej. Tyle czasu. Ile potrzeba na napisanie podania dla miszkielowej. Na biurku stał komputer najnowszej generacji, jakiego za świeczką nie znalazłoby się w naszym ministerstwie. Wiedziałem, że ma on dostęp blokowany skomplikowanymi hasłami, ale kartka z instrukcją, jak się spodziewałem, leżała przy klawiaturze. Wykonałem niezbędne operacje i monitor rozjaśnił się zapraszająco. Pisanie podania szło mi jak krew z nosa. Bo żadne racjonalne argumenty nie przemawiały za tym, żeby Miszkiel uniknął kary, na którą zasłużył wprawdzie ustawodawca, na co zwracało uwagę wielu prawników i publicystów. Raczej przesadził, każąc wsadzać za kraty nietrzeźwych rowerzystów, ale takie przepisy obowiązywały i należało ich przestrzegać. W dodatku kłamałem, jak znud, pisałem, że Miszkiel powinien wyjść na wolność. Bo musi zaopiekować się starą i niedołężną matką, a wiedziałem, że zaopiekuje się najwyżej butelką z patykiem. Ugałem, że potrzebny jest na gospodarstwie, chociaż ziemia od dawna leżała odłogiem, i tak dalej. Z prawdziwą ulgą postawiłem ostatnią kropkę i włączyłem drukarkę. Pewnie pomoże mu to jak umarłemu kadzidło, pomyślałem. Wychodząc, rzuciłem okiem na niewielki, zabytkowy stolik. Pochodzący prawdopodobnie z połowy XIX wieku, leżała na nim sterta książek i papierów, co kontrastowało zresztą pedantycznie wręcz uporządkowanej biblioteki. Machinalnie zacząłem przeglądać poszczególne tytuły, bo zaintrygowało mnie, co czytał gubernator krótko przed śmiercią i z trudem oparłem się zdziwieniu, spodziewałem się klasyki, a trzymałem w rękach pamiętniki Kiszczaka Jaruzelskiego. Kani i innych PRL, owskich dygnitarzy. Pomiędzy nimi znalazłem złotą aferę Jerzego Morawskiego i ludzi z Żelaza Iwony Jurczenko i Krzysztofa Kilianka. To nie mógł być, to nie był przypadek. Gubernator wprawdzie pasjonował się historią ale koncentrował się na ostatniej wojnie i swojej rodzinnej wileńszczyźnie. Skąd nagła ucieczka w czasy znacznie mniej odległe? Zajrzałem do papierzysk. Przeważały wydruki z internetu, lecz były także kserokopie gazetowych publikacji. Wszystkie miały wspólny mianownik – Afera Żelazo, czyli przestępcza operacja PRL, owskiego wywiadu. Nakarmiłem zwierzaki, sobie przygotowałem kolację. Cały czas mamrotałem pod nosem – aurum. Ferrum Złoto, żelazo Aurum Ferrum WB.